Honorowi wspierający. Opowieści Siaka. Naśladowca. Karolina Koba Music. Grzegorz Zając. Karolina K. Dziś chciałbym przypomnieć o niełatwej karcie losu, która wielu niewinnym duszom przytrafiła się swego czasu. W sercu XVII-wiecznej Europy rozpętało się niewytłumaczalne piekło, które jak burza z piorunami przetoczyło się przez królestwa, wioski i miasta. Ciemność nie objawiała się jedynie w postaci nocy, odzwierciedlona w strachu, przesądach i bajdurzeniu, kłębiła się w ludzkich sercach jako myszy na poddaszu. W tych mrocznych czasach, kiedy siły przyrody nie miały jeszcze logicznego wyjaśnienia, czarownice uważane były za pomost między ziemskim światem a siłami ciemności. Wielu wierzyło, że to one przynoszą nieszczęście, choroby, nawałnice i susze. Kobiety, które posiadały wiedzę leczniczą albo odstawały od powszechnie panujących obyczajów, wzbudzały podejrzenia wśród pospolitego społeczeństwa. Był to czas zaiste mroczny, albowiem nieufność w nienawiść się przeradzała, a ta zaś w niesprawiedliwość. W tych niełatwych czasach, gdzie słowo jednej osoby mogło przesądzić o życiu innej, rozpoczyna się moja opowieść. Witkacy Telkowski. Proces. Część pierwsza. Opowiadanie zainspirowane podaniami ludowymi oraz przekazami pisemnymi dotyczącymi czarnoksięstwa, w tym fragmentami XVII i XVIII-wiecznych aktów sądowych z procesów o czary. Skrzypienie naciąganego sznura rozniosło się po zimnych murach lochu. Wątłe promienie światła wpadające przez niewielkie okno ujawniały ślady łez kapiących na kamienną podłogę. Głowacka, kobieta w podeszłym wieku, która niegdyś cieszyła się poważaniem w swojej wiosce, podwieszona za ręce, delikatnie kołysała się na linie przerzuconej przez stalowy hak wyrastający ze sklepienia. Kiedyś była znana w całej wiosce jako kobieta o niezrównanych umiejętnościach w produkcji masła. Jej wyroby były tak smaczne i gładkie, że nawet mieszkańcy odległych wiosek przybywali do jej chaty, aby zakupić chociaż kawałek tak doskonałego produktu. Jej reputacja była nienaganna, a ręce, które tak delikatnie i precyzyjnie wyrabiały masło, stały się istną legendą wśród chłopskiej społeczności. Jednak pewnego dnia coś się zmieniło. Masło starszej kobiety zaczęło tracić swoją znakomitą konsystencję oraz walory smakowe. Ludzie zaczęli szeptać między sobą, zastanawiając się, co poszło nie tak. Początkowo niską jakość produktu przypisywano złej partii śmietanki czy braku umiejętności z uwagi na gorszy dzień. Ale kiedy problem zagościł na stałe, zaczęto szukać głębszej przyczyny. Rozprzestrzeniające się plotki głosiły, że to sam diabeł wdarł się w ręce Głowackiej, odbierając jej wszelkie zdolności. Niektórzy mówili, że widywali ją mówiącą do siebie podczas ubijania masła. Podobno nocami, kiedy przechodziło się obok chaty kobiety, można było usłyszeć szept diabła, który wyśmiewa jej niepowodzenia i namawia do złych czynów. Właśnie to miało sprawić, że Głowacka nie mogła skupić się na niczym innym i w końcu wpadła w spiralę frustracji i złości. Tymczasem w życiu prywatnym kobiety faktycznie miały miejsca tragiczne wydarzenia. Jednak z diabłem niewiele miało to wspólnego. No, chyba że jej mąż, Bolesław, mógłby zostać nazwany owym diabłem.
Często przychodził do domu pijany. Krzyczał na żonę i niejednokrotnie podniósł na nią rękę. Jego gwałtowny charakter i skłonność do agresji były dobrze znane w wiosce. Ale w tamtych czasach trudno było znaleźć wsparcie w obliczu męskiej przemocy. Głowacka początkowo ukrywała siniaki przed ludźmi. Nikomu nie zwierzała się ze swoich problemów. Kiedy w końcu uznała, że musi opowiedzieć sąsiadom o trudnościach, z którymi się boryka, została odrzucona. Zdecydowana większość odwracała głowę, uważając to za prywatne sprawy małżeńskie. Pewnej nocy, po kolejnym zajadłym sporze, Bolesław został znaleziony martwy w ich domu. Wioska była w szoku. Wszyscy byli przekonani, że Głowacka otruła swojego męża, choć tak naprawdę nie było dowodów na jej winę. Zdesperowana kobieta próbowała przekonać sąsiadów, że to był nieszczęśliwy wypadek, że mężczyzna upadł i uderzył się w głowę. Jednak nikt jej nie słuchał. Głosy o tym, że to diabeł zachęcił ją do tego czynu, stawały się coraz głośniejsze. Wkrótce oskarżono ją o morderstwo z premedytacją i czarostwo. Stanęła przed obliczem ławnika Stanisława Zamęckiego, który miał zadecydować o jej losie. Dłonie, które niegdyś tak delikatnie formowały masło, teraz były brutalnie spętane szorstkim sznurem. Ciało kobiety, pełne siniaków i blizn, wyglądało tak, jakby nie było w stanie znieść jeszcze więcej upokorzeń. Jej starcze oczy, które niegdyś były przepełnione radością, teraz przypominały kręty labirynt popękanych naczyń krwionośnych. Pomimo wąsko oplecionych sznurów, które krępowały ruchy, jej postawa wyrażała nieugiętość. Nie miała zamiaru kłamać, aby przesłuchanie skończyło się jak najszybciej. Stanisław Zamęcki, mężczyzna o chłodnym spojrzeniu i surowych rysach, stał naprzeciwko niej. Jego twarz była oświetlona płomieniami pochodni, które rzucały upiorne cienie na ścianach kamiennej celi. Miał na sobie żółty żupan, przykryty ciasno opiętym ciemnoniebieskim kontuszem, który świadczył o jego pozycji w społeczeństwie. Gardził tym całym plugawym chłopstwem, które przynosiło więcej strat niż pożytku. Był potwornie otyły. Nic dziwnego. W końcu wszystkie ciężko zebrane zapasy z pobliskich wsi trafiały wyłącznie na jego suto zastawione stoły podczas hucznych biesiad, które wyprawiał co tydzień. Reszta szlachty szanowała go na równi z duchownymi. Słynął z hojności wobec, jak to zwykł mawiać, swoich braci i sióstr oraz bezwzględności wobec nieposłusznych poddanych. Tym razem jego ofiarą padła starsza kobieta. W ręce trzymał zgniatacz kciuków, straszliwe narzędzie do wymierzania sprawiedliwości, które budziło postrach w tych mrocznych czasach. Przyznaj się, czarownico! Niski głos odbijał się echem od kamiennych ścian. Jego ton był tak lodowaty, jak stal narzędzi, którymi straszył Głowacką. Kogoż ponadto tamtej nocy na Łysej Górze obaczyłaś? Kobieta uniosła lekko głowę i nawiązując kontakt wzrokowy z oprawcą, kontynuowała zeznania. Drążkową i Owczerkówne. Jeześ nieumyślnie tam poszłam. Blask ognia, a wokół wiele kobiet obaczyłam. Alem tylko te rozpoznała, co się zowią Drążkowa i Owczerkówna. Bo insze wszystkie lica zakryte miały woalami, a całe jakby w diabelskich znakach. Wzrok pusty, jakoby opętanie jakoweś. Mężczyzna, uśmiechając się pod swoim zakręconym wąsem, zadowolony z tego, że jego działania przyniosły pożądany efekt, pytał dalej. Cóżeś zatem uczyniła? Wiedziałam, że tego oglądać nie mogę. To
do domu, żem wróciła. Rozgniewany szlachcic uderzył pięścią w stół. Nie chciał dać za wygraną. Chcesz, że nam wmówić, żeś na Lysą Górę nie przyleciała? Wiemy, żeś tam była i w diabelskich obrządkach udział miałaś. Gdzie żeżby mi tam była? Mistrzu Bem, kolejny naciąg proszę. Pod drzwiami celi pojawiła się barczysta sylwetka. Mistrz Bem był katem znanym w całej okolicy. Jego chód był powolny i pewny. Zdawało się, że niesie ze sobą ciężar setek istnień, których żywot bezlitośnie zakończył. Na twarzy nosił maskę obojętności, której nie potrafiła przeniknąć żadna prośba o litość. Mężczyzna w swym okryciu z ciemnej skóry przemierzył salę. Jego wewnętrzny spokój kontrastował z atmosferą grozy panującą w lochu. Mijając Głowacką, nie spojrzał na nią, traktując kobietę jak kolejny rutynowy element w swoim makabrycznym rytuale. Gdy doszedł do kołowrotka zamocowanego na ścianie, jego masywne dłonie chwyciły za drewniany uchwyt. Bez najmniejszego zawahania zaczął nim kręcić. Gruby sznur, którym staruszka była obwiązana, zaczął się napinać. Wraz z każdym obrotem kołowrotka, ręce kobiety unosiły się coraz wyżej. Kiedy w końcu jej stopy oderwały się od podłogi, na twarzy zaczął malować się wyraz absolutnego przerażenia. Z jej ust wydobył się jęk, który wypełniając całe pomieszczenie wstrząsnął każdym, kto miał nieszczęście go usłyszeć. Nawet sam mistrz Bem przymrużył na moment oczy, a jego wypukłe kości policzkowe wskazywały na zaciśniętą z dyskomfortu szczękę. Był to dźwięk, który spokojnie mógłby budzić demony. Jednak Stanisław Zamęcki dalej kręcił ręką, dając znać katowi, że ma kontynuować swoją robotę. Trzask ramion wyrywanych zestawów niósł się echem po całym zamku. Głowacka nie przestawała walczyć. Przeraźliwe jęki przeplatały się z szeptami modlitwy, która wydawała się równie beznadziejna, jak jej sytuacja. Z dala od zamkowych lochów, na obrzeżach maleńkiej wioski, stał skromny kościół, wybudowany z surowego drewna. Wydawał się wręcz zapomniany przez czas. Stanowił jedyny punkt odniesienia w otaczającym go pejzażu. Wśród rozległych pól i lasów, to miejsce było schronieniem dla dusz, pragnących odkupienia. Wnętrze świątyni było proste. Stary, drewniany ołtarz, rzeźbiony z niezwykłą starannością, dominował nad niewielką nawą. Światło przechodzące przez kolorowe witraże padało na ściany, tworząc niesamowite wzory. Każda ławka, każda rzeźba na ścianach miała swoją historię, szeptaną cicho przez stare, zniszczone przez czas drewno. Pleban Dobrzycki, człowiek o surowym wyglądzie, kruczoczarnych włosach i krzaczastych brwiach, kroczył po kamiennym chodniku w stronę konfesjonału. Pomimo skromności otoczenia, on sam nie zdawał się czuć pokory. Władza, jaką posiadał, oraz profesja, jaką się trudnił, sprawiały, że w jego oczach można było dostrzec jedynie poczucie wyższości i pogardę dla swoich, jak to miał w zwyczaju mawiać, owieczek. Duchowny podszedł do konfesjonału. Klękając, przyłożył twarz do kratki. Po drugiej stronie siedział cichy spowiednik, który był gotów odpuścić każdy grzech, jaki pleban Dobrzycki postanowiłby wyznać. Sam nie do końca wiem, od czego zacząć. Może od tego dnia? Tak po prawdzie, nie było tedy aż tak mroźno i wietrznie. Duchowny stanął przed ołtarzem.
Jego surowy wyraz twarzy kontrastował z delikatnością, z jaką unosił białą hostię. Wydawał się wyłączony z tego świata, oddzielony od reszty ludzi na tę chwilę, kiedy skupiał się na swoim sakramentalnym zadaniu. W tle rozległo się 5 uderzeń w dzwon, których jasny dźwięk niósł ze sobą czystość i radość, jednocząc wszystkich ludzi pod dachem świątyni. Po chwili muzyka organowa zawtórowała im. Pleban Dobrzycki zaczął wymawiać słowa konsekracji. Jego głos, zazwyczaj przepełniony poczuciem autorytetu i pewności siebie, teraz stał się miękki i pełen pokory. W jego ruchach i słowach widoczny był głęboki szacunek dla owego sakramentu. Rozpoczęła się komunia święta. Tłumy ludzi klękały przed ołtarzem, składając hołd i prosząc o łaskę. Duchowny podchodził do każdego z nich, podając hostię i błogosławiąc. Wtedy na jego drodze stanęła młoda kobieta. To była Anna. Na jej twarzy malowało się zamyślenie i pokora. Jasne włosy splecione w warkocz odbijały złote promienie światła wpadające przez kościelne witraże, nadając jej niemalże anielski wygląd. Oczy, błękitne jak jasne niebo w bezchmurny dzień, spoglądały na Dobrzyckiego z niewinną ciekawością. W chwili, gdy duchowny podniósł hostię, aby umieścić ją na języku Anny, ich spojrzenia spotkały się. Nie było to planowane ani zamierzone. Mężczyzna zatrzymał się, a jego ruchy na chwilę zamarły. Wpatrywał się w oczy dziewczyny, jakby próbował zrozumieć coś, co leżało poza zasięgiem słów. To było dziwne uczucie, którego nie odczuł od dobrych kilkudziesięciu lat. Jego oczy na chwilę straciły pewność siebie, a w zamian pojawiło się coś, co można by opisać jako tęsknotę lub pożądanie. To było coś więcej niż zaskoczenie. To było uczucie, które przeniknęło do jego duszy, zmuszając go do spojrzenia na siebie z innej perspektywy. Poczuł coś, co było niezgodne z jego dotychczasowymi przekonaniami oraz wiarą. Spowiednik przysunął się nieco bliżej kratki. Wyglądało to tak, jakby cała historia zaintrygowała go na tyle, że był w stanie uwierzyć, że tym razem pleban Dobrzycki naprawdę chce mu wyznać coś, co wzbudza w nim ogromne poczucie winy. A później? Co się wydarzyło? Duchowny głęboko westchnął, jakby zbierając w sobie siły. Później było tylko gorzej. Po zakończeniu mszy ludzie powoli zaczęli opuszczać świątynię. Echo ich kroków i szeptów stopniowo zanikało, aż pozostała tylko cisza, przerywana delikatnym świstem wiatru przeciskającego się przez małe szczeliny starych drewnianych ścian. Pleban Dobrzycki pozostał w kościele. Stał w cieniu ołtarza. Jego myśli błądziły, ciągle pogrążone w nieoczekiwanym zdarzeniu, które miało miejsce podczas Komunii Świętej. Nagle lekki szmer przerwał jego zadumę. Odwrócił głowę. Zauważył, że kobieta o jasnych włosach, z którą wcześniej na tak długo nawiązał kontakt wzrokowy, zbliża się do niego powolnym krokiem. Panna nie do spowiedzi? Nie, wielebny ojcze. Plony w tym roku marne były. O błogosławieństwo dla obejścia naszego prosić przybywam. W tym momencie duchowny poczuł, że może odzyskać swoją władzę. Przecież taka jednorazowa sytuacja nie zburzyłaby jego całego światopoglądu. To by były znaczne ekspansa. Woda święcona, na drugi koniec wsi osobę duchowną fatygować. Rzucając pogardliwy wzrok, mężczyzna chciał odejść, jednak Anna chwyciła go za ramię. Bądźże łaskaw, wielmożny panie. Z matką wiela grosiwa nie mamy. W domu Bożym co tydzień jest... Postaw mnie! Zuchwała.
Pleban, wyrywając swoją rękę z uścisku kobiety, spojrzał na nią oceniająco, po czym odszedł w kierunku zakrystii. Dziewczyna pozostała sama, zaskoczona i zraniona. W jej oczy, które przed chwilą były pełne nadziei, wstąpił smutek. Nie spodziewała się tak bezpośredniego odrzucenia od człowieka, którego szanowała i do którego zwróciła się o zwykłą pomoc. Mężczyzna, krocząc korytarzami zakrystii, mimo ciężaru swojej decyzji, poczuł ulgę. Wiedział, że niezależnie od tego, jak bolesne to było, nie mógł pozwolić sobie na dłuższy kontakt z tą kobietą, na jakąkolwiek bliskość. Wiedział, że musi walczyć z tym, co poczuł podczas Komunii Świętej. Chciał pozbyć się tego, co było tak niezgodne z jego wiarą i zasadami. Konfesjonał Dobrzyckiego był mały i przytulny. Światło wpadające przez niewielkie otwory w ścianach malowało delikatne cienie na jego twarzy. Zapach starego drewna mieszał się z wonią kadzidła, tworząc atmosferę ciszy i skupienia. Za kratą siedział jeden z tych prostych chłopów ze wsi. Miał na sobie wygniecioną koszulę. Pachniał ziemią i kilkudniowym potem. Jego ręce, pomarszczone i spękane od ciężkiej pracy, trzymały kapelusz, niewygodnie ułożony na kolanach. Czymżeś Pana Boga obraził? Nam tego nie wiedzieć, czym Pana Boga obrazimy. Od zawsze ci się Pana Boga jakoś obrazi. Albo to wstając, albo legając. A to pomyślunkiem, a to postąpieniem. Pleban uniósł jedną brew i pochylił się w stronę kratki. Co za głupstwo! Umieć grzeszyć, a nie umieć się spowiadać? Być mądrym na obrazę Bożą, a nie umiejętnym na błaganie Jego. Być ja więcej nie pomnę, bo nie zabijam, nie kradnę. Ty skruchy nie okazujesz, postanowienia nie czynisz. Wszelkie brzemię na ubogiego spowiednika zwalasz. Paternoster zmawiam. Pójdź precz. W momencie, kiedy chłop odchodził ze spuszczoną głową, duchowny szybko wychylił się z konfesjonału, jakby go olśniło. Czekaj. Tak, panie? Wiem, jak możesz odpokutować. Nad niewielkim gospodarstwem przeleciał kruk, swoim nerwowym kraknięciem, jakby zwiastował niepokojące wydarzenie. Jednak tak niewielkiego szczegółu ludzkie ucho nie było w stanie wychwycić. Całe otoczenie wypełniał bowiem odgłos spokojnie ćwierkających ptaków, bzyczenie owadów oraz sporadyczny dźwięk młota uderzającego w kowadło gdzieś w oddali. W rękach Anny kołysały się dwa drewniane wiadra. Jedno było puste, a drugie wypełnione do połowy mlekiem. Ich toporna konstrukcja sprawiała, że były dosyć ciężkie. Jednak dziewczyna przyzwyczajona do wysiłku fizycznego niosła je swobodnie. Kierowała się w stronę drewnianej chaty, której dach pokrywała słoma. To był skromny dom, ale jednocześnie zadbany. Dziewczyna wraz ze swoją matką dokładały wszelkich starań, aby obejście prosperowało. Jednak zdarzały się takie dni jak ten, kiedy krowy nie dawały mleka, a kury jak na złość nie składały jajek. W środku chaty przy niewielkim stole siedziała matka Anny. Była to starsza kobieta o podłużnej twarzy i zmarszczkach powstałych przez lata ciężkiej pracy i trosk. Z niezwykłą starannością rozgniatała kamiennym moździerzem kępki wysuszonych ziół. Kobiety mieszkały same z powodu tragicznego wypadku, który miał miejsce wiele lat wcześniej. Ojciec Anny był szanowanym rolnikiem w okolicznej wsi. Jednak pewnego dnia podczas prac polowych zdarzyło się nieszczęście. Nadeszła niespodziewana burza, podczas której piorun uderzył w dąb w pobliżu pola, gdzie pracował mężczyzna.
W wyniku tego zdarzenia ojciec Anny zginął na miejscu. Od tej chwili to matka dziewczyny musiała przejąć odpowiedzialność za gospodarstwo i wychowanie córki. Pomimo ogromnej straty, obie kobiety wspierały się nawzajem, aby kontynuować pracę na roli i zachować dobre relacje z sąsiadami. Dziewczyna, przechodząc przez próg, z cichym stuknięciem postawiła wiadra na podłodze w przedsionku i spojrzała na matkę. Stefka znowu mleka mało dała. Niedobrze. Chmielu i pokrzywy jej trza. Tam w szufladzie może jeszcze nieco się ostało. Staruszka machnęła ręką, wskazując na jedną z szafek nieopodal kominka. Na nic te zioła. Przecież od 2 niedziel ją tym karmię. Medyka jej potrza. Głupia krasula. Urok ktoś rzucił czy coś? Nagle za oknem rozległ się głośny stukot. Ktoś szybkim tempem zbliżał się w kierunku chaty. Pani sąsiadko! Pani sąsiadko! Zaniepokojone kobiety spojrzały po sobie. Kogóż mogło nieść w porze obiadowej? I to jeszcze tak pędzącego na złamanie karku. Po chwili przez drzwi wpadł zadyszany starszy mężczyzna. To był Marian Bastyrek. Okoliczny kowal, który słynął z rozpowiadania wszelkich nowinek i plotkowania z podobnymi sobie ciekawskimi. Straszne rzeczy! W mieście proces się odbywa. Czarownicę złapali. A co nam do tego? Baba nazwisko zdradziła. Kaczmarczykówna powiedziała. Starsza kobieta oburzona zerwała się z krzesła, omal nie przewracając stołu z moździerzem, który miała przed sobą. Bzdury jakieś. Zacna z nas rodzina. A wam lepiej się tu nie szwendać. Robotę mamy. Siłą wypchnęła mężczyznę z izby i zatrzasnęła drzwi. Błyskawicznie ruszyła w stronę kuchni i sięgając garściami po rozmaite zioła leżące na blacie, zaczęła je wrzucać do rozpalonego kominka. Po chwili pochyliła się nad skrzynią, która stała nieopodal. Miotłę mi tu podaj. Anna stała jak wryta. Nie wiedziała, co się dzieje. Cóż to czynicie, matko? Gębę zawrzyj i przynieś. Dziewczyna bez dalszych dyskusji poszła po miotłę, cały czas śledząc wzrokiem staruszkę, która zdążyła już wyciągnąć ze skrzyni kilka amuletów i starą księgę, a następnie wrzucić je do kominka. Kiedy wróciła, matka bez wahania sięgnęła po drewniany kij i łamiąc go w pół, dorzuciła do reszty płonących przedmiotów. Szaleju się najedliście? Bo to wszystko dla nich podejrzane. Do obory, a żywo. Ukryć się tobie czym prędzej. Nigdzie nie idę. Przeciem nic nie uczyniła. Staruszka kilkukrotnie stuknęła się palcem w czoło. To ty nie wiesz, co we wsi gadają. Do trybunału cię powiodą i tam na spytki wezmą. Na tela pacierzy, aż winy nie wyznasz. Przecież to zwykłe plotki gadają. Stary Bastyrek sensacji szuka. Anna, lekceważąc słowa matki, poklepała ją po ramieniu, przewróciła oczami i udała się w stronę swojego pokoju. Matka śledziła ją wzrokiem z zatroskaną miną. Żyła na tym zaplutym świecie znacznie dłużej niż ta młoda panienka i dokładnie wiedziała, co może spotkać jej córkę, jeśli natychmiast nie zacznie działać. Wyglądała tak, jakby nie chciała dać łatwo za wygraną. Ciężar żalu i pokory wisiał w powietrzu, wypełniając mroki konfesjonału. Spowiednik sprawiał wrażenie, jakby siedział jeszcze bliżej kratki, a pleban Dobrzycki kontynuował swoje wyznanie. Gdy przyszedłem tedy do ojca porozmawiać, przekonany byłem, że dobrze czynię. A później zwątpiłeś? Nie. Była tak samo zła, jak ta wiedźma głowacka. Gdy noc zapadła już głucha i ciemno było w okolicy, duchowny wraz z chłopem, któremu w zamian za posłuszeństwo obiecał rozgrzeszenie, skradali się do gospodarstwa Anny.
Delikatne światło dochodzące z wnętrza chaty rzucało długie, niepokojące cienie na ziemi, a cichy szmer nocnych stworzeń szeleścił w tle. Dziewczyna, zaniepokojona rosnącymi pogłoskami we wsi, klęczała na środku pokoju, zaraz obok krzyża. Blask świec odbijał się od jasnych włosów, rzucając złotą poświatę na jej zmartwioną twarz. Pamiętaj, matko, iżeś pod krzyżem stała, gdyś synka rzewno płakała, kiedy ciekły krwawe strumienie grzesznym ludziom na zbawienie, by za nami orędowała, dar nam Boży otrzymała. Amen. Kończąc modlitwę, jeszcze raz spojrzała na drewniany krucyfiks wiszący na ścianie, po czym zdmuchnęła świecę i udała się na spoczynek. Dobrzycki i chłop podążali dalej. Skradali się w stronę obory. Za każdym razem, gdy zaniepokojony parobek zwalniał kroku, chwilowo tracąc wiarę w słuszność swoich czynów, pleban nerwowo szarpał go za rękaw i popychał przed siebie, rzucając groźne spojrzenie. Głucha cisza została przerwana skrzypieniem drzwi obory. Mężczyźni uchylili je delikatnie i przykucając, po chwili minęli próg. Ich oczom ukazała się krowa, która słysząc niepokojące skrzypienie, wydała cichy odgłos muczenia. Spoglądała na nich z mroku, częściowo ukryta za stogiem siana. W jej białych oczach można było dostrzec odbity blask światła księżyca, który zniknął, kiedy zmierzyła wzrokiem swoich przyszłych oprawców. W dłoniach duchownego błyszczał nóż. Po chwili przekazał go chłopu. Musisz to zrobić, powiedział tonem, który nie pozostawiał miejsca na sprzeciw. Parobek był cały roztrzęsiony. Jego oczy jeszcze na chwilę spotkały się ze wzrokiem Dobrzyckiego, który stał już kilka kroków za nim. Bacznie obserwował każdy jego ruch. Nie uczestniczył bezpośrednio, ale był inicjatorem tego aktu. Jego ręce były czyste, ale dusza była splamiona, jak gdyby sam zabił niewinne zwierzę. Głośny chrobot rozległ się po oborze, kiedy chłop przetarł dłonią swój zwilżony potem zarost. Nie chciał tego robić, ale czuł, że musi. Wziął głęboki wdech i jednym szybkim ruchem podciął gardło krowy. Zwierzę jęknęło, padając na bok, a krew zaczęła się lać, zmieniając żółć słomianej podłogi w głęboki szkarłat. Ciężko dyszący mężczyzna, robiąc krok w tył, ustąpił miejsca plebanowi, który z bladą twarzą oświetloną blaskiem księżyca delikatnie położył hostię na zwłokach zwierzęcia. Ten deprawujący czyn był dla niego złem koniecznym. W końcu musiał osiągnąć swój cel. Zdradziecka scena została zainscenizowana, a mroczne sakramentum zostało dokonane. Czerń nocy spowijała sypialnię Anny. Jedynie srebrzysta poświata księżyca przenikała przez niewielkie okno, rzucając błękitne refleksy na drewniane belki stropu. Dziewczyna, wtulona w swoją delikatną pierzynę, spokojnie oddychała, nieświadoma obecności intruza. Donośne skrzypienie drzwi przełamało ciszę. Otwierały się powoli, ujawniając postać owiniętą w ciemny płaszcz. Przyglądając się śpiącej Annie, nieproszony gość powoli zaczął się do niej zbliżać. Z każdym krokiem cień rzucany przez tę tajemniczą sylwetkę rozszerzał się, przysłaniając sypialnię mrokiem. Za oknem niespodziewanie wzmógł się wiatr, poruszając delikatnie firanki. Intruz zatrzymał się na chwilę,
przysłuchując się rytmicznemu oddechowi śpiącej dziewczyny. W dłoniach trzymał coś, co przypominało małe, ciemne grzybki. Zastanawiając się przez moment, postać nachyliła się nad Anną. Jedną ręką delikatnie podnosząc jej głowę, a drugą starając się otworzyć jej usta, przycisnęła kciuk do dolnej żuchwy. Gdy w końcu usta dziewczyny uległy, intruz wsunął grzybki do jej ust, po czym ostrożnie wymasował gardło, aby te przesunęły się w głąb. Niewiasta mrużyła powieki, jej czoło momentami marszczyło się w nieświadomym geście niepokoju. Oddech stał się płytszy, jednak nie obudziła się. Dziewczyna nie zdawała sobie sprawy z tego, co właśnie wtargnęło do jej ciała. Postać z łagodnym, niemalże opiekuńczym ruchem położyła głowę Anny z powrotem na poduszkę. W powietrzu jeszcze przez chwilę unosił się zapach grzybów. Nieproszony gość z tym samym spokojem i powolnymi ruchami, z jakimi wszedł, po cichu opuścił izbę. Cześć, jeśli podobało Ci się moje autorskie opowiadanie, nie zapomnij zostawić łapki w górę oraz komentarza, choćby dla podbicia zasięgów. Przypominam również o możliwości wspierania. Dzięki temu kanał będzie mógł się stale rozwijać. Dzięki. Następny odcinek już za tydzień.